Cześć wszystkim, jak się macie? Ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Krok 1 Legend of Digobos lub Krok 1 na PlayStation 1, gdyż ponieważ iż dlategoż właśnie na moim kanale trwa maraton z Kroka, tak więc od razu po tej grze zabieramy się za Kroka 2, tak więc oglądacie, jeszcze raz oglądacie, jeżeli jesteście ciekawi kolejnych tam dalszych przygód naszego ulubionego krokodylka. Poprzednim razem mieliśmy sesję dzieloną na dwie części, czyli mieliśmy sesję 3, część pierwsza i sesję 3, część druga. I były to sesje podzielone na dwie części, dlatego że po prostu była fajna pogoda, ja wolałem skorzystać z pogody, żeby się pójść na spacer, przejść i na spokojnie ze świeżą głową podejść potem do drugiej części świata trzeciego. Nie ukrywam, że może być tak w tym wypadku, dlatego nie nastawiajmy się od razu, że przejdę cały ten świat czwarty, chociaż bardzo bym chciał. To nie wiadomo, jak to się, że tak powiem, potoczy. Wszystko zobaczymy, jak się potoczy w trakcie całej rozgrywki, jaka tutaj będzie panowała. Dla ciekawych, ja to nagrywam za drugim razem, dlatego że początkowo nagrywałem sesję tą przed godziną 9 i wszystko było fajnie, gdyby nie fakt, że kamerkę miałem przez cały czas w ogóle prawie że na maksa powiększoną, co wyglądało to bardzo dziwnie i stwierdziłem, że jeszcze raz zacznę, dlatego że to by się źle oglądało, więc specjalnie dla was, żeby pamiętać o tych detalach, po prostu teraz będziemy mieli sekcję, gdzie będzie duża kamerka, tak standardowo, tak jak w tej serii, a potem będzie sekcja, gdzie już jest normalna jakość i wielkość tej kamerki. Zanim jednak zaczniemy, chciałbym podziękować Maciejowi i Hakerowi za napisanie mi dosyć ciekawej kwestii w komentarzach, mianowicie to, że nie poruszyłem tego, że tak naprawdę większość poziomów to jest gra słowna, jeżeli chodzi o nazwy poziomów, i mogłem w ogóle to poruszyć, nie poruszyłem tego z jakiegoś powodu, więc dziękuję wam panowie, że napisaliście mi to w sekcji komentarzy i myślę, że bez zbędnego przedłużania już jesteśmy przygotowani, ja wracam do swojej normalnej wielkości, tylko dokładnie tak, wracam do takiej wielkości, czyli jestem taki troszeczkę mniejszy. I co? Zaczynamy poziom 4.1 The Tower of Power, czyli prawdopodobnie również grę słowną zaczynamy. Tutaj macie polskie tłumaczenie. Ja już zamykam mordę. Zaczynamy. Dobra. Lecimy z koksem. No nie, kurde. Czemu tak? Kurde, miałbym teraz 31 żyć, no ale dobra, no musiało tak być, niestety musiałem głupiego faila zaliczyć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o wspomnienia z tym poziomem i tą sekcją, zaczynamy chronologicznie, bo zaczynamy od pierwszej sekcji. Chciałem w ogóle tak, żebyście mogli sobie posłuchać tego soundtracku, dlatego się wyciszyłem. Więc jeżeli chodzi o te sekwencje, to miałem oczywiście problem z poruszaniem się po tych platformach, co mogliście chociażby zobaczyć, że na początku tego poziomu spadłem, więc uwierzcie mi, w wieku 5-6 lat lub 7 miałem coś podobnego, tak więc niewiele się zmieniło, jak widzicie chyba po dzień dzisiejszy. No i miałem też problemy z dostaniem się do tej sekwencji tutaj na dole, gdzie są te dwa życia i Gobos oraz czerwony klejnot. Miałem jakoś z tym problemy, bo nigdy nie potrafiłem wycelować, co kończyło się tym, że zawsze spadałem na sam dół i traciłem w tak łatwy sposób życia. Tak więc, no cóż, mówi się trudno. Lecimy dalej. Thank you.
dokładnie tak, o to chodziło. Tak, celowo również się wyciszę, żebyście mogli posłuchać tego pięknego soundtracku, który jest po prostu przepiękny. Ja zresztą mówię, ostatnio miałem nawet dyskusję z Maciejem w sekcji komentarzy, gdzie żeśmy tutaj wspólnie doszli do wniosku, że soundtrack w Kroku jedynce jest po prostu przepiękny. Dlatego jestem ciekaw soundtracku w Kroku dwójce, bo mówię, ostatni raz grałem w Kroka dwójkę z 5 lat temu i nie pamiętam szczerze, jaki tam był soundtrack. Co do tej sekwencji i moich wspomnień za dzieciaka, to nie lubiłem bardzo tej łamigłówki, która właśnie tam była, bo z jakiegoś powodu zawsze mi się ona źle kojarzyła, bo miałem z nią trochę problemy, dlatego że przy niej musiałem trochę posiedzieć. Ale co do jakby samej w ogóle grafiki w tej sekwencji, jest ona całkiem w porządku, bo ona mi przypomina czasy właśnie Crasha Team Racing i tych witraży z gębami wszystkich czarnych charakterów z Crasha Bandicoot. I tu dokładnie mi chodzi o świat numer 4 Citadel City, gdzie były przy portalu, przy Warp Podzie z poziomem Cortex Castle te witraże ze wszystkimi jakby czarnymi charakterami, wiecie, Tiny, Dr. Tropi, Dr. Cortex, Engine i tak dalej, nie? I tam Dingo Dale jeszcze był. No, tak więc o to chodziło. I z sekcji w środku zamku przenosimy się na sekcję, o Boże, na zewnątrz. Ja pierdzielę, to jest właśnie powód, dla którego również nie lubiłem tej sekwencji. Dlaczego ich nie lubiłem? Dlatego, że ten latający Dantini jest bardzo upierdliwy. Trzeba naprawdę wyczuć moment, żeby lecieć do przodu, żeby on się czasem nie uderzył, nie? Ten nietoperzowy Dantini jest wkurzający, ale jak widzicie, udało mi się to zrobić teraz za pierwszym razem, bo poprzednio razem w tej sesji, która była przed chwilą niedawno nagrywana, którą musiałem, że tak powiem, do kosza wyrzucić, to ja to zrobiłem za czwartym razem, bo ja tutaj 4 życia straciłem, a teraz zrobiłem to za pierwszym razem, więc zrobiłem to prawidłnie. Dalej mi niestety szkoda tego jednego życia, które straciłem na początku tej pierwszej sekcji tego poziomu oraz tego, co przed chwilą straciłem z życia. Ale tak za dzieciaka bardzo nie lubiłem tego latającego Dantiniego i proszę bardzo, emulator mi się skraszował w momencie, kiedy zrobiłem save state'a. Świetnie, po prostu przewidziałem. Ja to po prostu przewidziałem. Ja, widzicie, mówię, to jest big brain dosłownie. Ale nie wiem, dlaczego tak się dzieje z tym emulatorem, bo ja wiem, że tak się nie działo i kurczę, nie wiem, jaki może być tego kłopot. Znaczy, kłopot, problem. Kłopot to już jest. No dobra, jesteśmy z powrotem. Więc teraz zaczynamy jedną z moich ulubionych sekcji i je bardzo lubiłem za dzieciaka tę sekcję. Aczkolwiek z nią był delikatny problem taki, chociażby, że właśnie krok się tak ześlizgiwał. Ale to jest chyba najmniejszy problem. Większym problemem było to, że po prostu miałem tendencję, że zawsze kurde jakoś się tak tym krokiem dziwnie poruszałem, że spadałem w dół. I często w głupi sposób tutaj też życia traciłem. No ale to była moja ulubiona sekwencja, dlatego że teraz mamy, powiedzmy, taki element, nie wiem szczerze jak go nazwać, ale po prostu jest to taki element, że aby przejść dalej, to musimy sobie coś poustawiać. No i w tym wypadku, że tak powiem, rzeczą, która pozwoli nam dostać się i uruchomić platformę, która oznacza koniec sekcji, właśnie te oto tam drzwi, to jest koniec sekcji tej, to żeby jakby uruchomić te platformy, to trzeba wszystkie koła zębate ustawić, jak sami zresztą widzicie. I koła zębate ruszyły i równie... To jest coś, czego bardzo w kroku nie lubię. Jak ja wciskam X, to krok czasami myśli, że ja chcę zrobić jeszcze tupnięcie, nie? To jest właśnie coś, czego ja bardzo nie lubię, dlatego to jest coś, co uważam, że powinni... Nie wiem, czy w kroku dwójce to naprawili, ale wiem, że krok jedynka niestety leży przy tym. Leży z takim sterowaniem krok jedynka, niestety. To jest strasznie uciążliwe i ja tego bardzo nie lubię. I to jest bardzo wkurzające, bo właśnie też z tego powodu na playaku jedynce dużo żyć straciłem w tej gierce. Właśnie z tego powodu, że krok czasami, jak ja wciskałem normalnie X, to krok myślał, że ja wcisnąłem podwójny X, przez co po prostu spadał na sam dół. Ja przez to właśnie w taki łatwy i banalny sposób życia tracę. Ja wiem, że to trochę wygląda na wymówkę na zasadzie, że o, ty słabo grasz, dlatego ty tak mówisz, teraz zwalasz na grę, ale nie, to jest właśnie typowe w kroku jedynce. Sami sobie zresztą zagrajcie nie do wiarki. To myślę, że dużo osób potwierdzi, że coś takiego czasami ma miejsce, że czasami po prostu ze zwykłego skoku krok ci zrobi po prostu podwójny skok. Znaczy podwójny, Jezu, tupnięcie przy okazji ze skokiem. Okej, okay, teraz jesteśmy znowu na zewnątrz. I teraz będziemy mieli, kurde, kolejnego przeciwnika, zabójczą, kurde, kulę z kolcami, którą trzeba będzie właśnie uniknąć.
No ale my to zrobimy chyba... No, łatwo. Łatwo poszło, kurde. No i gobosik. To może uda nam się za pierwszym razem zrobić, kto wie. Albo dobra, nie będę mówił, bo się zaraz okaże, że nie zrobię za pierwszym razem, bo klątwa wleci jakaś. Dobra, udało się za pierwszym razem. Swoją drogą bardzo lubię motyw wspinania się na tą wieżę, powiem wam szczerze. To jest coś, czego mi osobiście w grach wideo bardzo brakuje. Takiego właśnie challenge'u, że idziesz z punktu A do punktu B, który jest powiedzmy na końcu, na samej górze, czyli to powiedzmy byłby właśnie taki koniec takiej wieży. I patrzcie, krok nawet przybija Ice Towera. Dlaczego? Ponieważ w Ice Towerze mogłeś sobie skakać do nie wiadomo jakich poziomów i końca nie było widać, a krok zrobił to bardzo fajnie i doleciał na sam koniec. Tak więc Ice Tower, ty to sam możesz co jedynie bąki teraz wąchać. Nie bez powodu się teraz wyciszyłem, moi drodzy. To jest właśnie to, co za dzieciaka spowodowało u mnie ciarki na plecach i często powoduje po dziś dzień ciarki na plecach. Ten soundtrack i ten jakby design poziomu. Nie wiem, czy orientujecie się, ale jesteśmy ogólnie w więzieniu, gdzie mamy tutaj właśnie jednego chociażby skazanego, który szczerze jestem ciekaw, czy on ma jakieś swoje imię, bo... No po prostu jestem ciekaw. Próbowałem szukać na Wikipedii, nie mogłem tego oczywiście znaleźć. Ale no jestem po prostu ciekaw, czy on ma jakieś swoje imię. W każdym razie jesteśmy w więzieniu i muzyka, która nam tutaj towarzyszy, jest żywcem po prostu wzięta z jakiegoś horroru. Zresztą sami możecie sobie to wywnioskować, jak dałem wam możliwość przesłuchania. Jest to soundtrack, który powoduje, że mam ciarki na plecach, ale dosłownie ciarki ze zdumienia i to takiego pozytywnego zdumienia. Ponieważ naprawdę to jest szok, że... Taki krok jest w stanie coś takiego zrobić i tutaj nie chcę umniejszać ani nic, ale wiecie, no krok, sami widzicie, że jest pisany jako taka słodka, fajna platformówka dla najmłodszych, a jednak potrafią wejść momenty takie, kurcze, gdzie no ciarki na plecach są gwarantowane. Jak widzieliście, tamtych Dantini udało mi się, chyba to były Dantini, pokonać na zasadzie tupnięcia. Ja kiedyś tego nie ogarniałem, przez co ja przez nich przebiegałem i no sami sobie możecie się domyśleć, co się działo. Czyli i nie tylko traciłem życia, ale również klejnoty. Dobra. Jak widzicie, to było kurde easy. Parę sekund mi to tylko zajęło, żeby zaatakować tego Dantiniego, kurde, który był totalnym speedrunnerem, a przynajmniej chciał być totalnym speedrunnerem, bo coś mu nie wyszło. No cóż, peszek się mówi. Za dzieciaka nie miałem nigdy z tą rundą bonusową problemu. No dobra, skoro tutaj ten pierwszy poziom przeszliśmy, muszę przyznać, że to była trochę taka rozgrzeweczka, jeżeli chodzi o dalsze poziomy, bo jestem ciekaw, co dalej nas będzie czekało. Myślę, że całkiem fajnie nam poszedł ten pierwszy poziom z czwartego świata, więc teraz przyszedł czas na Hustle in the Castle. No nie udało się za pierwszym razem, udało się za drugim razem. Ta od razu dostrzegłem, że tutaj jest runda bonusowa, bo jakoś dziwnie wyglądała ta platforma, która sobie tak owisiała. Tak bez żadnej przyczyny, po prostu sobie tak wisiała. To trochę chyba jest podejrzane, czy nie uważacie też?
No ale przechodzimy sobie teraz przez specjalną rundę bonusową, gdzie będziemy mieli tutaj dużo żyć, więc sobie nadrobimy stan do 30 i myślę, że z tą 30 ruszymy w końcu dalej, taką przynajmniej mam nadzieję, bo ta 30 to jest trochę taka przeklęta liczba, bo tak jak 13 zawsze powodowała, że życie się traciło, to ta 30 to kurczę, powiem wam szczerze, że teraz jest taką trochę 13, bo dochodzę do tej 30 i non stop życia tracę, nie mogę kurde polecieć, nie wiem, na 35, 36, tylko kurde przy tej 30 siedzę. Ale to jest i tak dobry wynik, w przeciwieństwie do tego, co ja miałem te 6-7 lat temu, jak ogrywałem Kroka 1 na kanale. Naprawdę to jest i tak, kurde, ładny wynik, moim skromnym zdaniem. No dobra, no to co, lecimy teraz do przodu. W rytm oczywiście bardzo fajnej muzyki, skocznej, takiej, znaczy może nie skocznej, ale takiej bardzo przyjemnej dla ucha, która szczerze powiedziawszy momentami moim zdaniem nie pasuje trochę do klimatu zamku. I żeby nie było, to że ona nie pasuje, to nie oznacza, że to jest zły soundtrack, broń Boże, on jest naprawdę bardzo fajny, ale ten poziom ja myślę, że bardziej bym wpasował w taki letni poziom, właśnie coś a la Pierwsza Wyspa. Bo to trochę tak, no, nie pasuje trochę do zamkowego poziomu moim skromnym zdaniem. Tutaj mamy chyba właśnie naszego antagonistę, barona, tylko w odzianiu babcinym, chyba że to jest jego jakaś pra babcia. Oraz mamy tutaj Dantinich, jakieś chyba rodzeństwo to jest, bo oni są różnych kolorów, albo koledzy jacyś najlepsi, nie wiem. O, to fajnie zostało ogarnięte. Tutaj trochę, że tak powiem, troszeczkę oszukałem. No ale myślę, że to nie jest jakieś takie, aż takie wielkie oszustwo. Po prostu trochę sobie skróciłem dróżkę. I teraz skaczemy, nie śpimy. Trzeba uważać, bo tu zaraz, kurde, te platformy się załamą. Ale udało mi się to zrobić za pierwszym razem, więc, że tak powiem, jestem zadowolony z tego powodu. I po raz kolejny te same obrazy. Ogólnie to za dzieciaka, no, raczej nie będzie tajemnicą to, że miałem problemy chociażby z tymi kulami, które tutaj nas naparzają. Po prostu one tak spowalniały mnie, że to jest przegięcie, kurcze. Już sami wiecie czego, nie będę się powtarzał. No i teraz będziemy musieli, kurcze, uważać właśnie, bo tutaj mamy laser. A i tutaj nic nie było, dobra, więc w sumie byśmy uderzyli o pułapkę. Na szczęście udało mi się przeżyć, więc nie mam na co narzekać, chociaż boli mnie teraz fakt, że mam te tylko 3 diamenciki, bo to oznacza, że jestem praktycznie prawie że do zabicia. O, sami widzicie, kurczę. Okej. I teraz widzimy, że mamy tutaj po raz kolejny pułapkę, bo na samym środku jest gobosik. Więc trzeba będzie tak to ogarnąć, żeby nie zostać porażonym prądem. Ale jak widzicie, dla chcącego nic trudnego, jak to się mawia. I gitara, mamy tutaj tę sekwencję pokonaną. W sumie nawet bym powiedział, że da taką mocną piątkę z plusem. I teraz co tutaj będziemy mieli? Tu mi śmierdzi, kurde, zapadającym się mostem, jak nic. A nie, nie ma zapadającego się mostu, to co tutaj jest? Poza tymi Dantini, którzy w nas będą strzelać. Nic? A myślałem, że kurde coś będzie jeszcze dodatkowego. Chyba za dużo od tej gry wymagam. Kurde, czas zmienić podejście, bo zaraz gra mi, kurde, naspami jakiś wrogów z dupy i się skończy babci. Dzień babci. Chciałem babci dzień powiedzieć, ale kurde, to by było tak poprawne po polsku, że nie. No teraz tam mamy Dantiniego, co strzela. Ale my się nim nawet nie interesujemy, nawet nie mamy zamiaru się nim interesować, bo szkoda tracić na niego czasu, bo on se tylko będzie co jedynie strzelał. Okej, czyli mamy teraz tak, mamy 5 gobosów i wszystkie kolorowe klejnociki, więc najwyższy czas ruszyć na rundę bonusową, która na nas tutaj czeka. Zrobiliśmy to naprawdę bardzo fajnie, że aż ja jestem kurde w szoku, że tak dobrze nam poszło. Ja jestem naprawdę bardzo w szoku. Okej, teraz mamy coś takiego. A, dobra, już wiem na czym to polegało. To była właśnie też minigierka, z którą miałem problem, albo runda bonusowa, jak chcemy sobie ją nazwać. Polegała właśnie ona na tym, że trzeba będzie tutaj skakać teraz po różnych platformach,
i aktywować przyciski, żeby dostać się do gobosika. Dlaczego była ona upierdliwa? Dlaczego się w niej męczyłem? Dlatego, że mamy tutaj po boków jeszcze tych Dantini, którzy przynajmniej wtedy byli na tyle wredni, że oni dosłownie we mnie w tym samym czasie napieprzali. I to było takie mech, po prostu mech. O, sami widzicie teraz. O, szósty gobosik. Ale nie mamy klejnocików, co prawda, ale udało nam się przejść rundę bonusową bez umarcia, bez umrzenia, a to też chyba jest dobra sprawa, tak więc lecimy dalej z koksem. Nie ma, kurde, czasu na pierdoły.